Siemanko, nazywam się Malwina i idę z Jastrzębia na Babią Górę pieszo ze swoim pieskiem. To jest jakieś 100 km. Zapraszam Was do obejrzenia mojej relacji z tej wyprawy. Nie podróżuję sama, idę z moim psem Majkiem. Ma 2,5 latka, jest mieszanką maltańczyka z shih-tzu. Daję radę, dzielnie idzie. Jest moc. Dajemy radę. Dziękujemy Bogu za sklepy. O Jezus. Temperatura robi swoje, musimy się chłodzić. Jak możemy. Standardowa. Jedna razówka musi chodzić z nami. Ja ciebie weszłam po krzywy. Ała, kurwa, nie dalej. Patrzcie, jak mrocznie. Strasznie tutaj by się szło. W nocy. Nie zmordowany. No. Siemanko, przed nami drugi dzień. Noc spędziliśmy u Grażynki, która zaproponowała nam nocleg, jedzonko. Mój kolega z byłej pracy wczoraj też mi zaproponował, bo po drodze szłam koło miejscowości, w której on mieszka. Więc wczoraj był bardzo taki udany dzień, owocny. No i dzisiaj znowu kolejne 20 km. Tutaj mnie bolą barki bardzo. Już odczuwam to. Ciekawa jestem, jak będzie po kolejnych dniach. No i sobie idziemy. Majki też daje radę, jest dzielny. Do zobaczenia później. Pa! Idziemy do Brennej, mamy 12 km i w Brennej mamy zamiar znaleźć jakiś pokój. Na przetestowanie mojej kuchenki, którą dostałam w prezencie. Ale szybko gaśnie. Nie wiem, czy tak powinno być. Prócz bólu fizycznego muszę też się mierzyć z takim bólem psychicznym z moją głową. Walczę z nią ciągle, na przykład teraz, że mam takie myśli, a może podjechać sobie chociaż jeden przystanek autobusem.
ciągle mi przychodzą takie myśli. Autem w miejsce, w które idę, jest 12 minut, a na nogach dojdę w 6 godzin. Kusi to. No super ta kuchenka. Zrobiłam sobie kawkę. Zanim rozładuje mi się telefon, to jeszcze wam coś powiem. Że bez panika to jeszcze można jeść, ale bez majtek to jest masakra. A takie widoczki już są ze mną. Siemanko, siemanko. My tutaj znowu mamy sobie malutki postój. Ale nigdzie nam się nie śpieszy. Już zrobiliśmy 10 km. Następne 10 km przed nami. No. Przerwa. Ja już nawet nie mam siły wiązać sznurówek. Wracamy do domu. Majki zamiotował. Nie ma siły już iść. Łapię stopa, żeby dojechać gdzieś do domu.